To jest program Fakt Life. Ja nazywam się Agnieszka Burzyńska. Zaczynamy oczywiście od Londynu i śmierci królowej Elżbiety II. Zobaczmy, jak dzisiaj rano Londyn żegnał swoją królową. Do tego tematu będziemy wracać oczywiście w naszym programie w dalszej części, ale teraz zajmijmy się bardzo ważną kwestią i bardzo niestety ponurą kwestią. Jest z nami Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador w Rosji. Dzień dobry. Dzień dobry. Od jakiegoś czasu coraz częściej słyszymy takie dwa słowa: obozy filtracyjne zakładane przez Rosjan na okupowanych terenach w Ukrainie. Co to jest? To są miejsca, do których trafiają ludzie spod, którzy się znaleźli na terenach okupowanych, także jeńcy wojenni. I to, co do nas dociera, to widzimy, że są tam bardzo źle traktowani i według teorii mają zostać stamtąd przekierowani jako uchodźcy do stosownych miejsc w Rosji, ale w praktyce część z tych osób rzeczywiście jest wysyłana do Rosji, chce czy nie chce, jako tacy przymusowi uchodźcy. Część natomiast zostaje uznanych za, no w cudzysłowie, tak, niewiarygodnych i bywają tortury, morderstwa, no w takie... Właśnie chciałabym, żeby... Chciałabym, żeby pani nam właśnie opisała, co tam się dzieje, co my wiemy o tym, co tam się dzieje. Wiemy od osób, które przez to przeszły albo w jakiś sposób się skontaktowały z ludźmi, którzy mogą opowiedzieć. To nie jest tak, że jest dosłownie bardzo prosta informacja, bo też Rosjanie uprawiają na ten temat swoją propagandę i tam wszystko jest według Rosji okej. Natomiast tych informacji, które wiemy, no to są trochę takie obozy pracy, czy takie łagry, jeśli się nawiązać do no, złej tradycji rosyjskiej, w których ludzie są sortowani na tych, którzy mogą dalej pojechać do Rosji i są, powiedzmy, bezpieczni dla reżimu, przy czym nikt się ich nie pyta, czy oni chcą do tej Rosji jechać, i na tych, którzy są niebezpieczni, i wówczas oni właściwie tam są przetrzymywani w bardzo, bardzo złych warunkach i często bardzo źle traktowani. W tych obozach filtracyjnych też się znaleźli wojskowi jeńcy ukraińscy, w tym z pułku Azowa, i wiemy, no, że tam dochodziło do zupełnie makabrycznego traktowania tych ludzi. Już nie będę wchodziła w szczegóły, bo dochodzą czasem straszne o tym informacje, ale to się w ogóle ma nijak do tego, jak należy traktować jeńców wojennych. Nie, właśnie ja bym chciała, żeby pani trochę powiedziała o tych szczegółach, bo świat powinien o tym wiedzieć, przynajmniej moim zdaniem. Świat, myślę, że wie, bo to się rozprzestrzenia ta informacja. Tortury,
morderstwa, z użyciem wszelkiego okrucieństwa. Między innymi tam też w tych obozach są Czeczeńcy z oddziałów Kadyrowa, a to są oddziały najbardziej okrutne, jakie sobie można wyobrazić, dlatego że też pochodzące z tej czeczeńskiej kultury walki, która nawet Rosjanie, oczywiście w wojsku rosyjskim, gdzie i zbrodni, bardzo złe traktowanie, to trzeba też rozumieć, że w samym wojsku rosyjskim to złe traktowanie jeńców ukraińskich czy Ukraińców wynika też z bardzo złego nawzajem siebie traktowania przez żołnierzy rosyjskich. Taki żołnierz, który trafia do rosyjskiej armii, jest obiektem bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często obiektem strasznej fali i potem to okrucieństwo oczywiście się przelewa także na sposób traktowania Ukraińców. Natomiast Czeczeńcy nawet na tle rosyjskiej armii to jest jakiś najgorszy możliwy sposób bycia jako żołnierzy i podejścia do ludności cywilnej z wszystkimi okropnościami jak najbardziej na dopuszczanymi. I oni też tam w tych obozach filtracyjnych są. To są dziesiątki tysięcy ludzi. My nie wiemy, ile ludzi trafia do tych obozów filtracyjnych. Część z okupowanych terenów, bo część ludzi z tych okupowanych terenów tam po prostu zostaje. Część usiłuje uciec do Ukrainy, a część jest po prostu na siłę do tych obozów filtracyjnych kierowana, tam przefiltrowywana, przesortowywana i wysyłana po całej Rosji jako przymusowi uchodźcy, chociaż często ci ludzie są tak wycieńczeni, jak na przykład ludzie z Mariupola, którzy tygodniami siedzieli bez wody, bez jedzenia, w piwnicach, pod ostrzałami, w straszliwych warunkach, więc oni są gotowi wyjechać już gdziekolwiek, gdzie po prostu mają możliwość przetrwania. I tak są wysyłani właśnie do Rosji, potem lądują gdzieś na Syberii albo na Dalekim Wschodzie, gdzie się ich wyśle. No właśnie, a ile to trwa? Bo z tych obozów filtracyjnych w końcu rozumiem, że się wychodzi, chociaż też nie wszyscy niestety, bo to wiemy. I co ich czeka dalej? To przewożenie właśnie na przykład na Syberię, taka zsyłka. Co tam ich czeka? To nie do końca jest zsyłka, bo jednak oni tam w Rosji już samej nie trafiają na szczęście do żadnych łagrów, do żadnych obozów. Natomiast rzeczywiście to nie jest tak, że pozostawia się im wybór, gdzie oni chcą jechać, że może na zachód, a może do Ukrainy. Oni po prostu jadą do Rosji i bardzo różnie trafiają. Czasem trafiają w miejsca, gdzie Rosjanie im pomagają, bo to też trzeba rozumieć, że wszędzie są ludzie. Jak przyjeżdżają ludzie nieszczęśliwi, wycieńczeni, to nawet ci Rosjanie, którzy popierają to, co oni uważają za specjalną operację wojenną, bo to jest ta nomenklatura propagandy rosyjskiej, potrafią wyciągnąć pomocną dłoń do uchodźców, bo też uważają, że to są uchodźcy i ci ludzie jako tako tam żyją, a czasem trafiają w bardzo złe warunki, właściwie porzuceni, nikt się nimi nie interesuje, dostają jakąś kompletnie minimalną zapomogę albo i nie, więc to bardzo zależy, gdzie trafią i na ile ta społeczność lokalna wesprze i ma takie możliwości, a na ile kompletnie są zarzuceni. Część z tych ludzi próbuje z Rosji, ponieważ nie chce, część się już godzi, byle po prostu jakoś trwać dalej, już ma tak dosyć wszystkiego, że zostaje, a część próbuje się z Rosji wyrwać i wrócić do Ukrainy albo jako uchodźcy uciekać na zachód, bo nie chcą żyć w kraju okupanta. Czy takiej filtracji też są poddawane kobiety? Tutaj płeć nie ma większego znaczenia, o tyle, że jeżeli tam trafiają jeńcy wojenni, to oczywiście to są mężczyźni, bo mężczyźni są przede wszystkim w armii, choć nie tylko. Trzeba wiedzieć, że jednak sporo kobiet też jest w armii ukraińskiej, ale to na zasadach takich wolontarystycznych, bo obowiązek jest na mężczyznach, natomiast kobiety też są i one wtedy też trafiają oczywiście jako jeńcy wojenni, ale jeśli chodzi o ludność cywilną, to już jest w ogóle bez różnicy płci. Po prostu kto tylko zostaje uznany za jakkolwiek podejrzanego z punktu widzenia reżimu rosyjskiego, a tu klucz jest absolutnie niepojęty, bo kiedyś miał kontakt albo się wykazał nadmierną ukraińskością, albo mówił po ukraińsku, albo jeszcze coś innego, trafia do tych obozów. I oczywiście tam nie należy mówić po ukraińsku, cała ta ukraińskość jest wykorzeniana, negowana, karana i to jest...
coś, czego Rosjanie nie dopuszczają. No właśnie, jaki jest cel tej operacji? Co to ma dać Rosjanom? Jeżeli mówimy o całej operacji, czyli po prostu wojnie, bo mówmy, nazywajmy takim językiem, jak to jest. Idea była taka, że Rosjanom się wydawało, że bardzo prosto przejmą kontrolę nad całą Ukrainą i będą ją de facto, a nawet może częściowo de jure inkorporować jako część swojego imperium. Czyli niszczyć odrębność narodu ukraińskiego. No powodować, że właściwie nie będzie czegoś takiego jak suwerenna Ukraina i będzie przedłużenie rosyjskiego imperium. Trochę coś takiego zrobią z Ukrainą, jak zrobili z Białorusią, tylko jeszcze bardziej. Natomiast to się szczęśliwie nie powiodło i dzisiaj to jest polityka, która nie wygląda na to, żeby Rosjanie zrezygnowali z tego celu, ale ponieważ nie byli w stanie podbić łatwo, to są gotowi wszystko zniszczyć i nawet zdobyć ziemię bez ludzi, kompletnie zrównane miasta, zniszczone, byle tylko móc powiedzieć: poszliśmy do przodu, podbiliśmy, zwyciężyliśmy. Widzimy, że to się okazuje też szczęśliwie niemożliwe i nawet ta druga część wojny, bo pierwsza to był atak na Kijów i właściwie z wielu stron atak na Ukrainę, z której Rosja się wycofała i zaczęła atakować na południu i wschodzie, i ten drugi etap też Rosjanie po pierwsze się nie byli w stanie posunąć do przodu tak jak chcieli, a teraz się po prostu już pod Charkowem wycofują. Trwa od kilku dni kontrofersywa skuteczna ukraińska, która o kilkadziesiąt kilometrów już przesunęła z powrotem front i trafiły z powrotem pod kontrolę ukraińską miejscowości, które były okupowane przez Rosjan od marca. Więc widać, jest to klęska po prostu. Widzimy te obrazki właśnie z Ukrainy, tam gdzie armia ukraińska wyzwala te kolejne miejscowości. Ta ofensywa posuwa się powoli, ale jednak się posuwa, trzymamy kciuki, ale tam ci żołnierze ukraińscy są witani po prostu z wielką radością. Czyli ta akcja jednak walki z narodem i tej operacji czynionej na ukraińskich obywatelach, którzy znaleźli się na tych terenach okupowanych, nie przynosi rezultatów, co jest o tyle też dziwne, że przecież to są tereny, na których ludzie nie mówią po ukraińsku, tylko właściwie mówią po rosyjsku, jeszcze do niedawna byli związani z Rosją. Co tutaj się stało? Dokładnie tak jest. Jeszcze badania przed wojną opinii publicznej, gdzie pytano ludzi, czy bardziej są za integracją z Unią Europejską, czy bardziej za integracją z Rosją w ramach tych struktur integracyjnych, które proponuje Rosja. Akurat w tych regionach, właśnie w Mariupolu, tam wychodziło, że ta ludność jest najbardziej prorosyjska. Nawet jeżeli się uważa za narodowości ukraińskiej, to zdecydowanie bardziej skłania się do współpracy z Rosją. To są w zdecydowanej większości ludzie, których pierwszym językiem dla nich ojczystym, nawet jeśli uważają się za Ukraińców, jest rosyjski. To jest język, w którym normalnie mówią i mówili w domu. I to, co Rosjanie zrobili, to jest kompletnie przeciwne do ich intencji, dlatego że jakoby chcieli całkowicie uniemożliwić odrębność narodu ukraińskiego, a zbudowali tę odrębność i odrębną tożsamość lub ją wzmocnili w tej części społeczeństwa ukraińskiego, która naprawdę była prorosyjska, która tym Rosjanom ufała, która uważała naprawdę Rosję za bratni kraj i Rosjan za bratni naród. I tu dokonał się jakiś totalny zwrot, myślę, że nieodwracalny w ich myśleniu. Rosjanie osiągnęli coś kompletnie przeciwnego. Otrzymamy kciuki za tą ofensywę ukraińską i za to, żeby armia ukraińska odbiła wszystkie te miejscowości, a najlepiej jeszcze Krym. Ale tak na koniec chciałam jeszcze zapytać, a co z dziećmi? Bo przecież bardzo często całe rodziny próbują stamtąd wyjechać, uciec.
No, dzieci to jest zawsze najbardziej tragiczne, jeśli w konflikcie wojennym cierpią dzieci już zupełnie niewinne i za nic nieodpowiedzialne. No, oczywiście są ofiarami, zarówno giną, i tu są statystyki, giną w tych atakach na obiekty cywilne. I masę dzieci nie może chodzić do szkół. Bardzo wiele dzieci jest uchodźcami, zarówno na terenie Ukrainy, bo około 6 milionów, 7 milionów Ukraińców opuściło dzisiaj Ukrainę, wśród nich no bardzo wiele dzieci. Też dokładnie nie wiemy, bo częściowo te dzieci wracają wraz z matkami, potem znowu wyjeżdżają, więc to jest też, no można sobie wyobrazić, jaka to jest gigantyczna trauma dzieciństwa, jeżeli przeżywa się, jest się na terenie działań wojennych, potem jest się wyrwanym, gdzieś się jeździ, jest się uchodźcą, potem się wraca, no właściwie nie ma domu, nie ma szkoły, nie ma stabilności, nie ma bezpieczeństwa, straszna trauma. Tak, ale ja jeszcze pytam o to, czy dzieci są wywożone w głąb Rosji też? Dzieci tak jak pozostali Ukraińcy z tych terenów okupowanych są wywożeni do Rosji jako uchodźcy i tak jak ich matki, babki, bo to najczęściej są kobiety z dziećmi, no trafiają po prostu do różnych regionów Rosji i tak jak mówiłam, są różnie traktowane, trafiają do szkół rosyjskich. Nie jest tak, że zawsze ich jakaś prześladowanie tutaj towarzyszy, bo często Rosjanie też wyciągają pomocną rękę i w tych szkołach są traktowane normalnie, ale to nie zmienia faktu, że jest to gigantyczna trauma dla dzieci. No, też widzimy po tych dzieciach, które trafiły do Polski, jaka to jest wielka trauma, jakiej to pomocy w ogóle wymaga, żeby te dzieci stanęły na nogi. Bardzo dziękuję. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Rosji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Za rozmowę. A my wracamy do tematu śmierci Elżbiety II. 70 lat panowania to ogrom czasu. Wczoraj skończyła się jakaś epoka. To jest program Fakty Live. Z nami jest już książę Jan Lubomirski Lanc-Koroński. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Kłaniam się. Książę Jan Lubomirski Lanc-Koroński. 70 lat panowania Elżbiety II, no to jest imponujący wynik, ale też imponująca jest reakcja Brytyjczyków na odejście władczyni. Skąd takie uwielbienie dla Elżbiety II? Myślę przede wszystkim stąd, że ona była opoką. Faktycznie dla narodu, dla Brytyjczyków, dla całej wspólnoty. Myślę, że to była osoba właśnie ponad podziałami politycznymi, która rzeczywiście scalała wszystkich. Bardzo niewielu było jej krytykujących, zwłaszcza w ostatnim czasie, jeżeli chodzi w ogóle o nawet nierojalistów, przyznawali, że rzeczywiście jestem spoiwem narodowym i jest bardzo ważna, jeżeli chodzi w ogóle o kraj. Ja myślę, że stąd też, ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że bardzo często pojawiały się ostatnio określenia babcia narodu. Już nie matka, ale babcia narodu, właśnie
seniorka, która nadal potrafi w tak fantastyczny sposób, bez skandali, bo to jest niesamowite, jednak kobieta z krwi i kości, człowiek, a właściwie jej te wszystkie skandale, które gdzieś tam w rodzinie królewskiej oczywiście się pojawiały, jej praktycznie one nie dotyczyły. Ona zawsze starała się właśnie działać i robić to, co do niej należało, czyli służyć narodowi. I to było wspaniałe. Ja myślę, że za to ją tak bardzo kochają. Pojawiły się takie pomysły, żeby pominąć księcia Karola, właściwie już możemy mówić króla Karola, i aby to William, czyli syn księcia Karola i księżnej Diany, objął tron. To prawda, król Karol III, bo tak należy teraz o nim mówić, rzeczywiście zdarzało się, że nie miał najlepszej prasy, jak to się mówi w Wielkiej Brytanii. Zresztą bardzo często zarzucano mu różnego rodzaju wstecznictwo, konserwatyzm i tak dalej. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Muszę powiedzieć, że mając kontakt właśnie z synem królowej Elżbiety i bardzo duży kontakt też z ówczesną księżną Kornwalii, a obecną królową małżonką Kamilą, zupełnie inaczej widzę i widziałem ich i ich działania. Myślę, że przede wszystkim książę Karol... Pan się z nimi często spotykał, że tak od razu naszym Tak, widzem. Dosyć często. No, myśmy się poznali kilkanaście lat temu jeszcze w Polsce, zresztą nawet w jednym z byłych pałaców mojej rodziny, czyli w Willi Decjusza. Już wtedy, muszę powiedzieć, wymienialiśmy dosyć dowcipne i zabawne komentarze na różne tematy, więc od czyli? Razu mi się jawił bardzo, bardzo człowiekiem otwartym i wesołym. Czyli jakie na przykład? No, rozmawialiśmy nie, chociażby o utrzymaniu... Nie kojarzy się z takim uśmiechem. Tak, o utrzymaniu tego typu obiektów, ponieważ ja sobie pozwoliłem na dosyć nieparlamentarne określenie. Po angielsku jest takie powiedzenie, że coś jest it's a pain i tak dalej, nie będę kończył. I zacząłem rzeczywiście w ten sposób mówić na temat utrzymania zamków i obiektów, które wymagają naprawdę bardzo dużo pracy, co oczywiście książę Karol skwitował ogromnym śmiechem i stwierdził, że rzeczywiście coś na ten temat wie. Ja rozmawiałem o naszym zamku w Lubniewicach, który wymaga wielu remontów. On rozmawiał właśnie o między innymi zakupionym przez niego ówcześnie pałacu w Szkocji, który zresztą doprowadził do wspaniałego rozkwitu. I urządza tam, i właśnie tutaj zwrócę się w kierunku właśnie tego, co on robi, bo książę Karol to nie jest po prostu taki sobie tam siedzący obecnie na tronie człowiek, tylko rzeczywiście on bardzo był aktywny już we wcześniejszych latach jako następca tronu, najdłuższy następca tronu, można powiedzieć, najdłużej będący następcą tronu w historii brytyjskiej, działał bardzo aktywnie. No więc między innymi w tej swojej miejscowości właśnie w Szkocji starał się tworzyć dla młodzieży specjalne ośrodki i szkoły, żeby ich właśnie kształcić w różnych zawodach. I to owocowało bardzo poprawieniem się, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia w okolicy. Także on nie ma jakiegoś takiego, że tak powiem, nierealnego podejścia do świata. Poza tym, jak dzisiaj wiemy, mainstreamem jest kwestia ekologii, a książę Karol o tym już mówił lat temu 40. Dla niego bardzo były ważne uprawy ekologiczne, bardzo ważne właśnie fotowoltaika i tak dalej, więc... To jest człowiek na pewno bardzo dobrze znający nasze realia, a bardzo często będący prekursorem tego, co w tej chwili jest wprowadzone. Więc myślę, że będzie świetnym królem. Niewątpliwie będzie się mierzył z legendą swojej matki. To na pewno. No, prasa brytyjska właśnie wskazuje też, że królowa matka, a później królowa babcia, jak pan sam powiedział, że nie za bardzo przepadała za swoim synem. Za księciem Karolem, tak. A to jestem zaskoczony, muszę powiedzieć, bo ja czegoś takiego akurat były nie takie. Słyszałem. Niemniej być może też takie informacje chodziły, jak to się mówi, ale może nawiążę właśnie do tego, co pani wcześniej mówiła, dotyczącego przejęcia od razu tronu przez księcia Williama. To nawet ze względów tak zwanych proceduralnych byłoby niemożliwe. Po prostu brytyjska monarchia rządzi się takimi, a nie innymi prawami i tam rzeczywiście następcą, no musi być tenże następca tronu, czyli książę Walii właśnie, którym był książę Karol, więc nawet ze względów tak zwanych
faktycznych byłoby to niemożliwe. A z drugiej strony ja nie Ale uważam, że. może, przerwę panu, ale może abdykować zawsze na rzecz swojego Oczywiście, syna no ale Williama. wyobraża pani sobie, jakby to Myśli pan, że to wyglądało? uczyni, czy nie? No właśnie, chciałem powiedzieć, że według mnie zdecydowanie nie i też się zastanawiam, i co pani by myślała na ten temat, jakby to wyglądało, żeby ktoś objął tron i nagle zaraz potem abdykował. To przecież bardzo by też zaszkodziło w ogóle wizerunkowi monarchii jako takiej w Wielkiej Brytanii, więc jest to zdecydowanie niemożliwe. Być może w bardziej podeszłym wieku książę, przepraszam, widzi pani, król Karol Jeszcze się nie zdecyduje się. przyzwyczailiśmy. Dokładnie, ja jeszcze muszę powiedzieć, że cały czas będę długo. Zresztą ja w ogóle muszę powiedzieć, że myślałem, że królowa przynajmniej do 100 lat dożyje i to wczorajsze wydarzenie było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, chociaż już w ciągu dnia gdzieś takiego typu sygnały otrzymywałem, więc no coraz bardziej się na ten popołudnie, wieczór przygotowywaliśmy, że jednak niestety królowa nie żyje. A Więc czy czy złożył? przyzwyczajenie do tego będzie trudne dla wszystkich na świecie. Bo Coś mamy myślę, że tutaj pani się kłopoty z połączeniem. Mam nadzieję, tym, że że w się tej to. chwili powiedzenie królowa oznacza w dużej mierze, że mówimy właśnie o. Halo? Właśnie, mamy tutaj chyba Ja słyszę kłopoty i jakieś. widzę. Aha, no ja przez chwilę nie słyszałam pana, widzę pana, ale coś Rozumiem. zawieszało nam głos, więc czy złożył pan kondolencje królowi Karolowi III, no i jednocześnie gratulacje? Jak to się robi w ogóle? Co się robi w dyplomacji, znaczy w arystokracji w takich sytuacjach? Dokładnie taki list przygotowaliśmy wczoraj i dzisiaj on zostanie wysłany ze względu na już nowoczesne czasy. Pójdzie on tak zwanym mailem do archiwów i do sekretariatu, natomiast oficjalnie pismem dzisiaj wychodzi do bezpośrednio księcia Karola i księżnej Kamili, czyli obecnego króla Karola III i królowej małżonki. Oczywiście to będzie przechodzić przez sekretariaty. Ja akurat muszę powiedzieć, że moja osobista asystentka, pani Marta Onicz, jest niezwykle zaprzyjaźniona, bym powiedział, wręcz z dotychczasowymi służbami, jeżeli chodzi o obecnych króla i królową. Zresztą przy umawianiu niedawnego spotkania, bo mieliśmy to spotkanie jakieś 2-3 miesiące temu dosłownie, właśnie było to bardzo miłe, prywatne spotkanie całkowicie, więc nie będę opowiadał o dokładnie charakterze, ale niemniej było to spotkanie nie w tak zwanych oficjalnych warunkach, tylko rzeczywiście w ich apartamencie. W związku z czym no, Jak takie dosyć często. spotkanie wygląda? No, nie mogę za dużo powiedzieć na ten temat, Ja bym ale bardzo chciała. jest to bardzo, bym powiedział, przynajmniej z nami i też z naszej strony, ale też z ich strony, było to bardzo przyjacielskie, wręcz takie, bym powiedział, rodzinne spotkanie. My mamy też dosyć dużo różnych wspólnych, że tak powiem, relacji znajomych i krewnych, gdzie wielopokoleniowo, że tak powiem, księżna Kamila jeszcze w czasach tak zwanej młodości spotykała się i bawiła z moimi różnymi krewnymi, między innymi z wujem Radziwiłłem, czyli ówczesnym szwagrem prezydenta Kennedy'ego, który mieszkał częściowo w Londynie, a częściowo w Stanach Zjednoczonych, mężem Lee, która była siostrą Jackie Kennedy, więc oni, że tak powiem, można powiedzieć, imprezowali w tak zwanych młodych czasach. Także księżna Kamila ówczesna raczyła mi to też przypomnieć. Więc muszę powiedzieć, że te relacje są dosyć bliskie. My korespondujemy praktycznie co miesiąc ze sobą. Ja oczywiście też nie zapominam o wszelkiego rodzaju wydarzeniach typu urodziny czy też innego typu sytuacje. No, na przykład byliśmy zaproszeni na 70. urodziny, chociaż nie powinienem mówić o takich datach. Ówczesnej księżnej Kamili, i tak dalej, i tak dalej. Także te relacje dosyć są częste, natomiast ja się obawiam, tak prywatnie zupełnie teraz, że ze względu na właśnie objęcie tronu, no będą na pewno dużo bardziej ograniczone, no bo
zdajecie Państwo sobie sprawę, jak duża ilość ludzi obecnie będzie zależna i też będzie chciała, że tak powiem, mieć kontakt właśnie z obecnym królem Wielkiej Brytanii, jego małżonką. No, uważam, że nawet z księciem to myślę, że kolejka by się mogła ustawić bardzo To na długa, pewno. a co dopiero do króla. A może pan powiedzieć o takiej rzeczy, bo kiedyś, kiedy żyła jeszcze księżna Diana, Kamila nie była lubianą osobą w Wielkiej To prawda, Brytanii. No i Karol to też przez prawda. to nie był, bo uwielbianą kobietą była Diana. Czy to się zmieniło? Jak będzie funkcjonowała w tym wszystkim też królowa nowa? Zgadza się, ma pani w 100% rację i rzeczywiście to bardzo się zmieniało i zmieniło. Proszę zwrócić uwagę na ważną rzecz. Księżna Kamila nie została księżną małżonką, ale jednak królową małżonką. To jest bardzo, bardzo istotna zmiana, którą sama królowa Elżbieta II zadecydowała, że tak powiem, jeszcze w tym roku i to w czasie, kiedy, no, wydaje mi się, jeszcze czuła się dobrze, czyli nie widziała jakiegoś zbliżającego się końca. W związku z czym należy domniemywać, że było to wynikiem jednak zmiany, po pierwsze, relacji Brytyjczyków do zarówno księżnej Kamili, jak i księcia Karola w tym czasie, ale też wynikało z bardzo ciężkiej pracy, i to już mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, ale też oczywiście myślę, że widać to w prasie, jak bardzo ciężko i właściwie z takim mniejszym blaskiem fleszy pracuje właśnie księżna Kamila i oczywiście książę Karol też. No, można powiedzieć, że praktycznie przez ostatnie lata następowała tak zwana silent transition, czyli takie ciche przekładanie tych obowiązków, bo trudno powiedzieć o władzy. Pamiętajmy o tym, że obecny król Wielkiej Brytanii no, nie jest rządzącym, tylko jest panującym. To jest zasadnicza różnica i właśnie myślę też to jest bardzo istotne i to było istotne za czasów jego matki, że nie wtrącała się w spory polityczne, była ponad tym i starała się zawsze spajać właśnie naród. Ja uważam, że tego bardzo często brakuje w wielu krajach. I uważam, że jest to bardzo ważne, bo zobaczmy, że w dzisiejszych czasach nadal bardzo dobrze w Europie funkcjonuje wiele monarchii, oczywiście nie tak bardzo znanych jak Wielka Brytania, ale chociażby jedną z najpotężniejszych jest monarchia hiszpańska, czy też monarchia szwedzka. Ultra nowoczesne kraje, bo jedne z najbogatszych i też jedne z najbardziej nowocześnie rządzonych, a przy tym właśnie posiadające ten stabilizator w postaci osoby monarchy, która właśnie oznacza tradycję, ale też spaja wewnętrznie naród. A ja jeszcze wrócę do sprawy Kamili, bo nowa królowa małżonka, nie księżna małżonka, jaka ona jest? Bardzo miła, bardzo wesoła i bardzo ciepła przede wszystkim. To myślę, że jest charakterystyczne. Uważam, że trochę to widać pewnie na jakichś relacjach, ale no nie aż tak bardzo jak w tak zwanym osobistym wejrzeniu. Uważna niezwykle, to też widać, jeżeli pojawia się dużo gości. No ja miałem akurat ten zaszczyt i przyjemność, że byliśmy z moją żoną jedynymi gośćmi, więc to jeszcze bardziej było widoczne, ale tak jak się obserwuje nawet, to właśnie zawsze stara się, myślę, że też wzorem królowej, która taka była, właśnie zwrócić uwagę na każdego, który jest w jej okolicy, zapytać, porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Więc przede wszystkim ja myślę, że to jest to, ale z drugiej strony też dystans do siebie i to bardzo uważam jest dobrą rzeczą, że A w jakich rzeczywiście sytuacjach to się przejawia? No przede wszystkim w żartach, tak? To tutaj mistrzem, jeżeli chodzi o to, a często mistrzem gaf też był książę małżonek właśnie, czyli książę Filip Nieodżałowany, który ja myślę, że w ogóle zapoczątkował troszeczkę ten upadek na zdrowiu królowej. Ja się obawiam, że właśnie odejście jej męża, który dla niej znowu był opoką, to był też taki początek właśnie jej problemów zdrowotnych. Natomiast wydaje mi się, i tak jak mówię to w przypadku księcia i Karola, i księżnej Kamili, obecnej króla i królowej, to i oni, i książę Filip mieli bardzo i mają bardzo dobre poczucie humoru i dystans do siebie właśnie.
Właśnie. Czyli potrafią w odpowiednim momencie wtrącić coś, co rozładowuje, że tak powiem, sytuację. No bo wiadomo, że często przy spotkaniach z takimi Ale osobami co na przykład, bo ja jestem ciekawa, się jak, stresujemy. w jaki sposób właśnie rozładowują to napięcie, na przykład. No, jeżeli mogę powiedzieć o księciu Filipie, no to bardzo często mu się zdarzało, że przy okazji jakiegoś spotkania właśnie zagadnął w sposób, no czasami nawet bym powiedział nieparlamentarny, kogoś ze swoich tutaj napotkanych na drodze osób, ale też właśnie przez taki żarcik, że tak powiem, rozładowywał całą sytuację. No akurat nie pomnę w tej chwili dokładnie słów, ale to właśnie tego typu były różne zabawostki tak zwane. Natomiast No ja właśnie. miałem dosyć ciekawą historię z samym księciem Karolem, którą akurat pamiętam dosyć dobrze, właśnie w Szkocji, kiedy po pierwszej kolacji, którą tam jedliśmy, nagle usłyszałem potworny hałas z pomieszczenia obok. No, siedzieliśmy przy stole około 10 osób i nagle wpada do tego naszego pomieszczenia i zaczyna krążyć wokół stołu oficer w stroju szkockim i grać na dudach. No więc ja muszę powiedzieć, że mnie to zszokowało, bo nie spodziewałem się. A to rzeczywiście jest taka tradycja zakończenia właśnie posiłku, że oficer grający właśnie na dudach i książę Karol, który tak spojrzał na mnie, właśnie widział, że ja byłem dosyć skonsternowany, wziął mnie później pod rękę, jak już wstaliśmy od stołu i mówi: słuchaj, poczekaj chwilkę, ja muszę tam podejść do niego, mu pogratulować, podziękować, ponieważ jestem dowódcą jednego z tych oddziałów właśnie. Tylko niestety nie pamiętam, w jakiej jestem randze, czy majora, czy pułkownika. Więc zdarzały mu się tego typu, że tak powiem, informacje, bo no, umówmy się, przy tak wielu zaszczytnych i bardzo ważnych funkcjach mógł zapomnieć konkretnej rangi, że tak powiem, ale to też właśnie zawsze było kwitowane uśmiechem i bardzo pozytywnie, że tak powiem, przedstawiane i odbierane. Także ja muszę powiedzieć, że najważniejsze właśnie w takim życiu jest nie zatracić swojego ludzkiego oblicza. I myślę, że to jest bardzo ważne i wszystkim politykom bym to polecał. To ja jeszcze zapytam o relacje nowego króla i nowej królowej małżonki, bo o ile małżeństwo z księżną Dianą było po prostu pomyłką i okazało się niewypałem, o tyle słyszymy, że Karol i Kamila są stworzeni dla siebie. Tak jest? Tak. To dokładnie ujęła Pani to tak, jak jest. 100%. I ja uważam, że właśnie dzięki też temu, że księżna Kamila będzie miała tytuł królowej małżonki, to bardzo będzie też pomagało księciu Karolowi w funkcjonowaniu jako król Karol III. Oni tak rzeczywiście, muszę powiedzieć, jak się ich obserwuje, jak patrzyliśmy na nich właśnie nawet niedawno, no są takim prawdziwym, kochającym się małżeństwem, już z dużym stażem, że tak powiem, ale właśnie będącym no, oddanymi dla siebie i świetnie też rozumiejącymi swoje role i na tyle się dobrze znającymi, że właściwie bez słów wykonują czy robią pewne rzeczy. Więc tu 100% jest to na pewno fantastycznie dobrana para i to będzie ogromnie pomagało właśnie w panowaniu, gdzie rzeczywiście na pewno będą zawsze jakieś tam porównania przede wszystkim do matki, czyli do Elżbiety II, ale mogą się też zdarzyć, jeżeli chodzi o królową Kamilę, porównania do księżnej Diany, jak pani słusznie myśli, więc na pewno to ich wsparcie nawzajem będzie w tym niezwykle pomagało. Bardzo dziękuję. Książę Jan Lubomirski Landskoroński był moim i Kłaniam Państwa się pani. Bardzo pani gościem. dziękuję również. No szkoda, że taka smutna okazja. No szkoda, ale w sumie no, takie życie jest też Zaczyna trochę. się nowa era, Zaczyna się więc. nowa era, no, skończyła się rzeczywiście no, kawał historii, tak? 70 lat to jest bardzo dużo. Bardzo panu dziękuję za tę Dziękuję rozmowę. bardzo pani, dziękuję państwu. A my wróćmy jeszcze do dzieciństwa królowej Elżbiety II.
Dziś to już wszystko. Ja bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny Fakt Live, który będzie w poniedziałek. Zaczynamy jak zwykle o 12:00. Dziękuję bardzo.